Wracamy do Państwa po tej krótkiej przerwie, szybciej niż godzina 20, 15 minut troszeczkę szybciej. Rozpoczynamy spotkanie numer 2. Drużyna Pago zmierzy się z drużyną Ginolda. Ginolda, który w zeszłym tygodniu zainkasował na swoje konto 6 punktów, tak samo w sumie jak drużyna Pago. Dwie zwycięskie drużyny. I bardzo się cieszę, no taki specyficzny urok dziś jego streamów, specyficzna ta radość. Myślę, że w większości osób raczej powinna się spodobać, ma taki swój styl bycia Ginold, no i też dlatego bardzo dużo osób go ogląda i lubi i kibicuje, bo jak się cieszy, to po prostu to jest bardzo przyjemne dla oka. No dzisiaj trudny rywal dla tej ekipy, dla ekipy Ginolda, ale tak jak już mówiliśmy, na pewno będziemy w nich wierzyć, na pewno będziemy wierzyć w ich grę zespołową, która mówisz, cały czas... Mówisz, że będziesz wierzyć w drużynę Ginolda? No. A jakie predykcje były od ciebie? Predykcje były 2-0 dla formacji Pago. Jednak to liczę, co mi tu ściemniesz? Ale jednak liczę... Ja dałem 1-1. No to też jesteś człowiekiem dużej wiary. Ale i tak wierzę, że to będą fajne mapy, że tu będzie fajne widowisko. Na pewno lepsze niż widzieliśmy przed chwilą. Oj, myślę... No, może inaczej. Widowisko nie lepsze niż widzieliśmy przed chwilą. Myślę, że można śmiało powiedzieć porównywalne, ale mamy nadzieję i liczymy i jesteśmy też przekonani, że więcej rund po prostu pojawi się w tym spotkaniu. No bo jednak nie oszukujmy się, no. W spotkaniu Parisa bardzo dobrze oglądało się ich grę, na to, że uczą się przede wszystkim tej gry i z tygodnia na tydzień wygląda to coraz lepiej. No ale myślę, że w drużynie Ginolda oni już gdzieś ten pewien etap przeskoczyli. Oni grają taktycznie, oni na tych swoich mapach będą starać się wyglądać tutaj troszeczkę lepiej. No i przede wszystkim już mają takie mapy wygrane na swoim koncie. Nawet tydzień temu. A jakie mamy jakie mapy gramy? Jakie gramy? No przecież ty wiesz. No, myślę, że wszyscy wiedzą doskonale. Mirage i Dust 2. No dokładnie. Nie wiem, która, przyznam szczerze, pierwsza. Ja też nie wiem dokładnie. Dust pierwszy, czyli tak jak było przed chwilą. Mamy powtórkę z rozgrywki w drugim spotkaniu podczas pierwszego dnia, trzeciej kolejki. No i cóż, no, szkoda, no dla nas, no dla komentatorów szkoda. Nie jest to zbyt dobra informacja, ale myślę, że drużyna Ginolda się cieszy, ponieważ są to dwie mapy, które jednak ogrywają najczęściej, na których czują się najlepiej. No i w ostatnim tygodniu zainkasowali na zwycięstwo. I będą również w tym tygodniu chcieli przynajmniej ten jeden nawet punkt, jeśli byłby to wynik remisowy, na swoje konto dodać. Tutaj w tym spotkaniu dla nich najważniejszy jest każdy jeden punkt. Każdy. Na pewno bardzo ważny będzie też początek tego starcia, wejście bezpośrednio w mapę Dust 2. To jak to wszystko się rozpocznie? Czy będzie wygrany full, czy będzie wygrana runda force po stronie rywala? No liczę, że będzie naprawdę fajne widowisko, tym bardziej, że tak jak już powiedzieliśmy, jest ta gra taktyczna. No porównywaliśmy ją gdzieś do tej gry sprzed chwili od formacji Pago, ale na pewno jest to dużo bardziej zaawansowana rozgrywka. Jest to rozwinięty standard, nie tylko trzymanie pozycji, ale też walczenie o te pozycje. Raz zajmowany środek, raz gra mocniejsza pod apartami. No wygląda to bardzo fajnie. Zobaczymy, jakie kontry pokaże nam formacja Pago, bo takowe na pewno się pojawią. Na pewno ta gra agresywna od tej ekipy będzie cały czas widoczna, czy to po stronie defensywnej, no po stronie terrorystów to będzie oczywiste, ale po defensywnej na pewno zobaczymy, czy to skróty środka na daście, czy to też walkę o długą, czy to też nawet walkę o bombside B, o górnego trupa. Pokazywała nam to już formacja Pago, pokazywał nam to właśnie ten sam kapitan, choćby walcząc o dolnego trupa, zaskakując nieraz, gdzieś tutaj skracając zapędy formacji atakujących pod bombside B. Z tego, co przed chwilą widzieliśmy, Pago rozgrzewał się grając z Peworem 1-1. Udało się wygrać 16-1. Z 16-11, przepraszam, z tego, co podobno widziałem. To jeszcze była walka o elo. Na Faceicie. Tak, słyszeliśmy, tak? Taka była informacja, że był to grany PPL 1 versus 1. No, tak nam podpowiadali, więc odważnie. Wydaje się, że to była prawda. I nie wiem teraz dokładnie kto, ale za zwycięstwo mógł zgarnąć 41 elo. I wydaje mi się, że to właśnie był Pago. No tak, bo przecież Pago 16-11 zwyciężył. No właśnie, bo przecież Pago ma tych punktów od Pewora elo mniej. Więc jeśli ktoś miał wygrać, za wygraną zgarnąć 41 punktów, no to właśnie no to Pago. Na pewno Pago. No i cóż, no na pewno też myślę, że po takim zwycięstwie naładowany energią i punktami elo. I siłą taką wewnętrzną, jak to chodzi, panowie. I myślę, że na mapie Dust 2 też będzie chciał rozpoczynać. I to z wysokiego C. Na razie nie mamy informacji odnośnie spotkania. Z tego, co widziałem, już coraz więcej zawodników na serwerze, ale z tego, co wiemy, Pago lubi trochę opóźnić to podejście i wpisanie akcept albo start czy ready na serwerze.
To jest taki element taktyczny. Wyprowadzenie rywala z rytmu, dokładnie tak. Tak, Pagosz jest po prostu tak doświadczonym knutem, że jemu gdzieś ta minuta, dwie nie robią różnicy, a rywal kiedy czeka, myśli, i kiedy oni dadzą tego akcepta, po prostu te nerwy, bądź co bądź, się tworzą. I tak to jest w każdym spotkaniu, nawet w lidze Armii, nawet w lidze SA Open. No to jest po prostu gra psychologiczna, którą Pagowski ma opanowaną do perfekcji. Ale z drugiej strony, jak na poprzednim spotkaniu dostawał takie buły od Parisa, no to ta psychika nie była taka silna. No cóż, zobaczymy, jak będzie w dniu dzisiejszym, czy dzisiaj też będzie mieć kapitana drużyny przeciwnej, który będzie starać się pojedynki z nim przeprowadzać, czy też na tej samej pozycji po drugich stronach będą się mijać zawodnicy jednej, kapitanowie jednej i drugiej formacji, no i też kto te pojedynki będzie zwyciężać, ale cały czas czekamy. No cóż możemy powiedzieć, drużyna Ginolda, która tak naprawdę walczy o to, aby zdobyć punkty, aby walczyć w ćwierćfinałach, ponieważ no, ja rozmawiałem z Ginoldem, pisałem z nim, wspominał mi o tym, że ciężko, bardzo ciężko będzie dostać się z tego pierwszego czy drugiego miejsca od razu do wielkiego finału, od razu na wyjazd na Lana. Ginold przede wszystkim celuje w miejsce od trzeciego, do szóstego, tak, aby w tych ćwierćfinałach walczyć. I no też dobrze by było zająć tą pozycję jak najwyższą, ponieważ wiemy doskonale, że będzie to rozlosowane. Będzie to wybrane na taki sposób, że to najlepsze miejsce walczy z najgorszym i te środkowe też również będą się wymieniać. Tak, ale tak zwana walka po prostu o rozstawienie. O rozstawienie, tak. Dostajemy informację, że po stronie Pago mamy problemy. I to dość poważne problemy techniczne. Nawala komputer. Oj, ziemniak, a ziemniak składał. Nie wiem, co tu Pago musiał zrobić, bo ziemniak jak złoży komputer, to nie ma. I to będzie taki test dla Pago, żeby sprawdzić, jak sobie poradzi z taką trudną psychiczną sytuacją. Jak jego emocje wytrzymają, czy będzie widać te nerwy, czy wejdzie zdenerwowany z opóźnieniem na serwer, czy jednak to będzie stoicki spokój, spokojne headshoty, spokojne prowadzenie rozgrywki swojej ekipy. No, to okaże się za kilka chwil. Na razie no, pozostaje nam jeszcze na pewno tutaj po prostu cieszyć się tym widowiskiem, a raczej tym widowiskiem, które za chwilę nadejdzie. Ja czekam bezpośrednio na pojedynki Ginolda i właśnie Pago. Tak jak mówiliśmy wcześniej, oglądaliśmy te pojedynki między Pago a właśnie Parisem. Teraz to jednak Ginold i Pago. I to będzie na pewno bardzo ciekawe, no bo Ginold nakręca się. To jest taki zawodnik turniejowy. Takim mianem bym go określił. To jest gracz, który z rundy na rundę, kiedy jego drużynie ta gra wychodzi, on po prostu się nakręca, on chce dawać coraz więcej i bardzo często mu to wychodzi. Choćby to samo mieliśmy właśnie okazję oglądać w tym poprzednim tygodniu, kiedy grała formacja Ginolda przeciwko WK Gaming. Ja bym dodał, że nawet nie sam Ginold, ale właśnie cała jego drużyna jest dość mocno turniejowa, dość mocno lanowa, gdzie kiedy te emocje sięgają zenitu, kiedy wygrywają rundę, napędzają się wzajemnie i nakręcają jako taka coraz to solidniejsza marka, gdzie oni po prostu potrzebują wiary w siebie. Wiary, że na takich zawodników można grać. No bo jednak nie oszukujmy się. Jeśli jesteś taką drużyną Ginolda, która jednak nie ma za sobą takich większych turniejów, nie grała, nie wiem, na jakichś rogach, na jakichś SEA, nie była w jakichś drużynach, w polskich ligach, to kiedy zaczynasz mierzyć się, kiedy stajesz naprzeciw takiego Pago, który no jednak w CSA gra już od bardzo, bardzo długiego czasu. Ma już lanów ma na swoim koncie. Ile lanów, ile też zawodnicy, którzy jego drużynie mają tych lanów, drużyn, punktów elo, jakby takiego stałego CSA w swojej grze. Ale kiedy nagle, podczas tego spotkania, zaczynasz wygrywać rundę, drugą, trzecią z rzędu, to nagle dochodzi do ciebie, że kurczę, to jest taki sam gracz jak każdy inny. I można spokojnie tutaj zwyciężyć, można spokojnie powalczyć, nabierają takiej pewności siebie, a wiemy, że pewność siebie jest ważna, bardzo ważna w CS-ie. Oczywiście może być super zawodnikiem, ale jeśli będziesz bał się wychylić pod rywala, ponieważ no, w rankingu jest lepszy, no to no nie wygrasz spotkania. No, wydaje się, że to jest taka nawet najbardziej kluczowa rzecz w Counter-Strike'u, właśnie ta pewność siebie, choćby no mamy tutaj przykład Bita na Majorze w tym momencie, który tak naprawdę jest cały czas tym lanowym świeżakiem, a na razie na turnieju w Sztokholmie radzi sobie najlepiej. 1,40 KD ratio,
no, to jest naprawdę coś pięknego, jak ten młody zawodnik potrafi radzi sobie ze stresem, ale tak samo, choćby taki przykład z życia wzięty, z mojego życia, mam takiego zawodnika, który gra ze mną w takiej amatorskiej drużynie i on jest naprawdę bardzo talentowanym zawodnikiem i mam wrażenie, że mógłby walczyć na takich mapach aimowych 1 versus 1 z naprawdę topką Polski, jak nawet nie topką światową, bo aimowy jest bardzo mocny, no ale z drugiej strony miałby szansę, ale tylko wtedy, kiedy nie znałby niku rywala naprzeciwko. Gdyby wiedział, że to jest po prostu zawodnik X i walczy, gra dla zabawy. Wtedy te szanse by były, jeśli nie, jeśli byłby to na przykład Device, jeśli byłby to Simple, okej, no Simple myślę, że i tak szans by nie miał, ale umówmy, jeśli byłby to taki jakiś średniak, załóżmy z tier 2, tier 3, średniak, no, źle to zabrzmiało, ale taki standardowy gracz, po prostu trzymający poziom, nie najlepszy, nie najgorszy i nie wiedziałby, że to jest zawodnik, tam z danym nikiem, to mógłby powalczyć, ale jeśli by już wiedział, no po prostu ta walka byłaby utrudniona, no właśnie przez ten brak pewności siebie. No wiemy doskonale, jak te psychiczne wartości mogą wpływać na zawodników, ale jak wpłyną na naszych zawodników aktualnie na serwerze. Z drugiej strony taka drużyna Pago, która przecież też ma tych doświadczonych zawodników, jeśli zacznie przegrywać pierwszą, drugą, trzecią rundę z rzędu, to nagle, ej, słuchaj, ja ich nie znam, a oni są naprawdę dobrzy. I tego na pewno drużynie Ginolda życzymy. Rozpoczynamy drugie spotkanie podczas pierwszego dnia trzeciej kolejki Ligi Streamerów. Mapa Dust2, drużyna Ginolda po stronie broniącej, a Pago i jego ekipa będzie atakować. No i zobaczmy, jak formacja Ginolda agresywnie rozgrywa to wszystko pod środkiem. Trafia Wiz, trafia także Iwi. No i to jest naprawdę rewelacyjny początek od defensorów. No takiej pewności siebie oczekiwaliśmy. O takiej pewności siebie przed chwilą mówiliśmy. No i teraz formacja Pago wycofana. Oni będą musieli rozgrywać to wszystko powoli. No i Finez, jak szalał w tym poprzednim spotkaniu, w poprzednim tygodniu, tak teraz, na razie z podkulonym ogonkiem, razem z Trazero, będą musieli rozgrywać naprawdę idealnie, żeby taką rundę pistoletową jeszcze wygrać. 5-2. Ciorna aktualnie na bombsite. Drużyna Pago nie wygląda w tej rundzie pistoletowej za dobrze. Wist po raz kolejny i Ciorny, który zakończy. Drużyna Ginolda wygrywa pierwszą rundę pistoletową na swojego rywala. A ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego obstawiłeś 2-0? Dlaczego nie dałeś szans? No, ja wierzę matematyce, ja wierzę statystyce. Widziałem gdzieś te poziomy Faceit, widziałem gdzieś te punkty. Na pewno wierzę, tak jak powiedziałem, tak jak też bo podtrzymuję cały czas. Wierzę w bardzo dobre widowisko, ale runda pistoletowa to akurat nie jest runda, która może zweryfikować poziom jak jednej, jak i drugiej drużyny. Tutaj ta losowość jest zdecydowanie większa, tak jak też mówiłeś, Pago ma bardzo duży procent skuteczności, a raczej tych, kiedy zdobywał już te punkty, no to w większości właśnie rund pistoletowych. I to też jest poniekąd wyznacznik w lidze streamerów, ale teraz czeka nas runda Force. Jeśli ta też zostanie wygrana przez formację Ginolda, to już może nas napawać dużo większym optymizmem. No i proszę, trafia Ciorny. Jeszcze teraz defensorzy ustawieni na środku. Ta ustawka jest naprawdę całkiem dobrze przygotowana. Jeden defensor od CT, jeden defensor jeszcze z podłom side'u B. No i bardzo spokojne trzymanie pozycji, dodatkowo zajęta jeszcze długa. No i terroryści bez granatów. No, okej, trzy smoki są, ale bez granatów błyskowych, nawet cztery smoki są. Bez granatów błyskowych tutaj będzie bardzo ciężko zaskoczyć dobrze przygotowaną defensywę formacji Ginolda. No ale mamy cztery smoki i Finez jeszcze z eliminacją. 4-4, co prawda terroryści poobijani, ale jeszcze bez konkretnego planu. Minuta pozostaje do końca. Sebuk, Trizero, Finez oraz ta czwórka za chwileczkę w ataku. Po drugiej stronie ustawiony zawodnik z M4-ką. Jest Wist, jest również Iwi. Może być pod kozą, ale Wist doskonale prosto w głowę swojego rywala. Również wie, gdzie spodziewać się Finesa. Jeszcze Iwi daje coś od siebie. Wist to wszystko kończy. 2-0. Tym razem tylko jedna strata po stronie Ginolda. Dobrze, bardzo dobrze wyglądają antyterroryści. Mocne wejście w spotkanie. To jest to, o czym mówiliśmy przed rozpoczęciem. To, czego chcieliśmy od drużyny Ginolda. No i jest bardzo duża szansa, aby to spotkanie po prostu prowadzić. No teraz na pewno poradzili sobie wyśmienicie antyterroryści, bardzo spokojnie do tego wszystkiego podeszli, ale no tak jak mówiłem, brakowało tych granatów błyskowych od formacji Pago, żeby dorzucić chociaż jednego, żeby chociaż na chwilę móc oślepić rywala i móc zbliżyć się gdzieś do tego bombsidua. Takiej opcji nie było. No i teraz kolejna runda, gdzie to wyposażenie jest wybrakowane, to są jedynie pistolety, jest scout u Fineza, wcześniej ten scout zadziałał bardzo dobrze. No ale teraz może być zdecydowanie trudniej, bo nie ma już tej kamizelki, nie ma kompletnie żadnych granatów. No i muszą zawodnicy Pago liczyć na jakieś szczęście. Obijany delikatnie, ale obity już także właśnie sam Pago i Sebuk.
bardzo spokojnie. Terroryści, oni wiedzą, że to nie będzie takie same spotkanie jak w poprzednim tygodniu, że tutaj ta ekipa jest zdecydowanie lepiej przygotowana na PDAS 2 i zdecydowanie ciężej będzie im tutaj walczyć o te rundy. O, na pewno też może się podobać, że jest ta chłodna głowa ze strony formacji Pago, że oni też mają szacunek do rywala. Triumfatorzy poprzedniej ligi streamerów, drużyna Ginolda, rozstawiona aktualnie po całej mapie. Jeden zawodników na środku, dwóch na B, ale terroryści będą chcieli Momsite atakować. No trzeba powoli rotować, zwłaszcza, że Wizd właśnie oberwał i to dość mocno, ale z drugiej strony jest odpowiedź. O, na bombsite A może być naprawdę troszeczkę ciężko. Szybko ze środka stara się cofać zawodnik. Teraz jednak tam już on naleił i tak tego fraga zdobędzie. MTZ na szorcie z kolegami z drużyny, ale Wizd. No jest dopiero odpowiedź, tylko na Gryfines i MTZ zostają sami. Na czwórkę rywali, zatem dalej tylko jedna eliminacja zdobyta. Również w rundzie numer 3. Bomba podłożona, ale MTZ zostaje złapany i pozostaje sam Fines. Brakuje nam Pago. On wyrzucony. No nie wiem, czy to po raz kolejny nie jest ten problem z komputerem, o którym już mówiliśmy Państwu wcześniej. Ale moi drodzy, przez trzy rundy, które już za nami, drużyna Pago zdobyła tylko dwa fragi. Robi się naprawdę gorąco. 3-0 dla drużyny Ginolda. A te terroryści zbierają pieniążko i na swoje konta. A teraz przed nami przerwa techniczna, ponieważ Pago już co prawda do nas wrócił. Już swoim butterflyem mieli, ale też zakupy. O! Na szczęście wszystko wróciło do normy. Może szybkie zrestartowanie połączenia. Jakiś disconnect z serwerem i ponowne połączenie. Szybkie połączenie, dokładnie. Jest już pełne wyposażenie. 4 razy AK, no i AWP u Trazero. Jednak po stronie defensywnej też już jest broń snajperska u Ciornego. No i na początku defensorzy tutaj nam udowodnili, że grać potrafią. Teraz też mają jakąś przygotowaną zagrywkę. Odpuszczona ta długa, dopiero teraz dorzucony grad błyskowy, ale bezpośrednio walki o tą pozycję nie ma. No i terroryści, jakże doświadczeni zawodnicy, na pewno będą chcieli to wykorzystać. Tylko pytanie, jak ustawi się ta defensywa, jak ona będzie współgrać. No wiedzą na pewno defensorzy, że skoro ta długa jest odpuszczona, to trzeba zająć galerię. I na razie tak ta właśnie defensywa gra, ale też właśnie trafił tej zero. Bardzo ważny frag otwierający, bo teraz ta defensywa pod Wolfsidema będzie już wybrakowana. Będzie już miała zdecydowanie większe kłopoty. No i Wizd, on wie, że musi zagrać troszkę agresywniej, żeby ten stan wyrównać, ale trafia Pago! No i właśnie, 5-3, jeszcze teraz zauważony rywal od shorta. To musi być teraz runda dla terrorystów. Już widzimy, że defensorzy będą się wycofywali. No i to będzie 3-1. Strona dająca raczej nie powinna podchodzić. Chodź, udało się złapać Fineza, więc jeszcze jakiekolwiek tutaj szanse są, ale nie będą próbować. Postarają się jeszcze zachować te karabiny, które na ich rękach. Jedna AK-47, dwie M4, to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. No tutaj przede wszystkim ta eliminacja od Pago, która otworzyła i która naprawdę dała bardzo dużą szansę. Otworzyła drogę oczywiście na bonsai tabu, ponieważ otworzył przecież snajper, złapany Ciorny, złapana ta głowa stająca z ABS, a po prostu dwa błędy. Poczynione Pago, który tylko czekał na wychylenie i no też Wizd, który ostatecznie został złapany. Antyterroryści zostają, czekają, ewentualnie no ktoś tam się zbliża z terrorystów, ale myślę, że Pago też nie będzie chciał wychylać, przynajmniej wie, że nie powinien, bo po drugiej stronie może być rywal, nie ma co ryzykować. Parę strzałów oddał ostrzegawczyk, ale nic z tego. Pierwszy punkt pojawia się na koncie drużyny Pago. No, ale Gino cały czas prowadzi, cały czas pieniądze mają, możliwości wyposażenia, ale nie ma snajperki. Snajperka pozostaje w rękach Trazero. No i zobaczymy, jak poradzą sobie w rundzie numer 5. No podoba mi się na pewno ta odpowiedzialność po stronie formacji Ginolda. Zachowane zaraz momentalnie te trzy bronie. No i walka o longa od tej rundy numer 5. Trafi Sebuk, ale trafi dwukrotny Wizd, MTZ jeszcze odpowie. No i ta wymiana bardzo w tym momencie wyrównana pod długą, ale to terroryści będą mogli wejść na niebieską, będą mogli tą długą po prostu zająć, a defensorzy już stworzyli lukę dla swoich oponentów. Środek to będzie odpuszczony, ale za to też skrócony górny trup. I to jest masa informacji dla defensorów. Ale z drugiej strony Ginolt nie sprawdził dolnego tunelu i to może być problem, ponieważ tak naprawdę teraz zawodnik Tero, który wychodzi przez środek, sprawdza, może spokojnie złapać kogoś na CT i nagle informacja, panowie, ale jednak, bardzo ważny frag zdobyty. Jezus, okupił to dużą ilością zdrowia, ale pychowa 13 na jego koncie, jednak taka pychowa się nie okazuje. Fines oraz MTZ, ta dwójka, minuta do dyspozycji. Jeszcze jeden granat błyskowy oraz jeden smog dorzucony na przejście, ale doskonale również zawodnik strony brojącej. Ten flash mógł być naprawdę
na wagę tej całej rundy. MTZ ze snajperką, po drugiej stronie wychyla się do drugiej strony CTM, Gino od biegu. Jednak z dużymi problemami, granat dorzucony na paczkę, to jest cały czas jeszcze ustawiony Iwi. No i właśnie, mamy to. Zostaje tylko MTZ ze snajperką, stara się zbejtować ten strzał snajpera. To się udaje, teraz celowany, ale Iwi! Jednak się myli, Jezus podchodzi na blisko i też zostaje złapany. Oj, panowie, nie tak to powinno wyglądać. 3 do 2, a to była przecież wygrana już runda przez drużynę Ginolo. To było 3 na 2. Ale i tak po raz kolejny trzeba ich pochwalić, bo nawet w tak krytycznej sytuacji, kiedy wiedzieli już, gdzie jest MTZ, no próbował tu jeszcze jeden z antyterrorystów zbejtować ten strzał, no potem MTZ, no był już tutaj ogromnym faworytem, kiedy słyszał o rywala, który go dojeżdża, no nie mógł, tak doświadczony zawodnik po prostu się pomylić, a więc 3 do 2, no i jednak ta runda przez Ginolda przegrana i też sama ta decyzja. Nie robił tego wszystkiego za szybko. Miał ogromną kontrolę mapy, mógł jeszcze chwilę poczekać, mógł zagrać to wraz ze swoją ekipą w momencie, kiedy jego rywale, jego, przepraszam, koledzy z drużyny, jego teammates stworzyliby troszkę zamieszanie, stworzyliby trochę przestrzeni. No ale tak się nie udało, tak się wszystko nie poukładało. Ginolt nie zrobił kompletnie nic, a teraz Fago zabija Sebuka? Nie wiem, co tam się dokładnie stało, ale Jezus jeszcze miał okazję, aby tak od pleców swojego rywala złapać. Ostatecznie tylko jedna eliminacja, no ale tak. Fago z tym killem, 3 do 3 i przerwa techniczna. Po raz kolejny jakieś problemy pojawiają się u naszych zawodników. No zacznijmy w dniu dzisiejszym dość dużo tych problemów. Mam nadzieję, że za chwileczkę gdzieś tam gra nam wróci i będzie ten problem maksymalnie trwać tyle i ten ostatni, gdzie wyrzuciło na chwilę Fago. Ale mamy 3 do 3 na mapie Dust2. Wszystko wraca nam powoli do normy. Mapa zaczyna się od początku. Teraz do Fago. Fago z trzema eliminacjami, no nie. Te eliminacje od niego nie zobaczymy. Ale Jezus, który mógł tutaj w jakimś stopniu dość mocno zamieszać. Ostatecznie jednak nie udało się zdobyć zbyt wiele, tylko jeden frag. Ale widzimy, jak tutaj przygotowani są antyterroryści do tej rozgrywki. Już praktycznie każdy ma przynajmniej te... Okej, okay, może jedynie nie Ginot, ale każdy ma gdzieś przynajmniej tą dwójkę rywali oflaszowanych. Iwi aż 10, Wist 5. Wygląda całkiem nieźle po stronie terrorystów, jedynie Sebuk. Te flesze, te granaty tak naprawdę dorzuca. No i ciekawa mi dyspozycja Finesa. W poprzednim tygodniu robił niesamowite rzeczy, gonił za rywalami, tak. Były ace'y, a teraz 1-1-6 i tylko ten jeden frag ze scouta na rundzie Force. Ale myślę, że jeszcze jest spokojnie dużo czasu, to jest dopiero początek tego spotkania. Finesse na pewno pokaże nam się jeszcze niejednokrotnie i ja już też na to nie mogę się doczekać. Lubię oglądać grę Finesse'a i myślę, że... Swoją drogą bardzo sympatyczny gość. Później... Tak, Finesse. Jak najbardziej. Serdecznie Finesse'a pozdrawiamy również. Zdecydowanie. Pozdrawiamy i liczymy, że za chwilę odpali tutaj maszyna, ale że także po raz kolejny tutaj Ginolt i spółka będą w stanie ruszyć do boju i pokazać nam kolejne rundy, w których będą odnajdywali te punkty. Jednak cały czas czekamy. Nawet jedna kobieta pojawia się po stronie broniącej. Oczywiście tylko skiny, ale dostajemy właśnie informację, tak wspominaliśmy o Finesie, że nie widać go w tym spotkaniu, a to właśnie od tego zawodnika pojawiają się problemy. Małe spadki z FPS-ami u tego zawodnika. No niestety. Myślę, że możemy go poniekąd usprawiedliwić. No ale z drugiej strony wiemy doskonale, jak to z tym usprawiedliwianiem się wygląda. Pago też lubi często mówić, że klatki mu spadają, a granat później gdzieś na dachu leży, nie? No to różnie bywa, różnie. Teraz jak już ma osobny komputer do streamowania, osobny do grania, no to jest już... Już nie ma tych wymówek. Już nie ma tych wymówek zbyt wiele, ale no jednak... No, przypomniała mi się teraz sytuacja, oglądałem ostatnio Shota, kiedy Simple grał FPL-a wraz ze Smują. To było chyba z 2 tygodnie temu, jeszcze przed Majorem. No i nagle Simple nie trafił takiego bardzo prostego strzału i powiedział właśnie Lux. Jak Smuja z niego zaczął się śmiać i mówi, no nie, żeby najlepszy zawodnik świata zwalał swoją gdzieś tam nieskuteczność na to, że te lagi się pojawiają. No, no cóż, no wiadomo jak to jest. Czasem no... To jest tradycja. Gamerów. Tak. No co, to nie tak ma jak tradycją jest, że mama mówi, że trzeba grę zapauzować. Woła, że trzeba podkurzać. To już jest legenda akurat. Choć przyznam szczerze, ja aktualnie do dnia dzisiejszego mam taką sytuację. Co prawda nie z mamą, ale no też dostaję informację, że
A nie możesz mi pomóc zakupu wnieść? A nie możesz ziemniaków odcedzić? No jak to nie możesz zatrzymać? No jak to nie możesz zatrzymać? Są rzeczy ważne i ważniejsze. No przecież to musi gdzieś tu być. P. Paus. No tak to jest. No niektórzy po prostu tego nie rozumieją, ale też my też to musimy zrozumieć, że niektórzy nie rozumieją. Musimy zrozumieć, że nikt nie, że niektórzy nie rozumieją. Tak. No dokładnie. No gdzieś trzeba oczywiście wypośrodkować to wszystko, ale my jak na razie chcielibyśmy w końcu poznać triumfatora kolejnej rundy. Czy drużyna Ginolda pozostanie na fotelu lidera, czy może jednak drużyna Pago odpowie? Cały czas czekamy, Fines cały czas bez zakupów, tylko z pistoletem. Te spadki dość długo aktualnie trwają. I dalej niestety musimy czekać. Tutaj mamy jeszcze powtórkę tej pierwszej rundy, rundy pistoletowej, gdzie naprawdę po bardzo odważny krok zdecydowała się formacja Ginolda, ten dojazd środka, no to wyszło naprawdę świetnie. Zaskoczeni kompletnie zawodnicy formacji Pago, oni nie myśleli, że no, teoretycznie dużo słabsza formacja może zdecydować się na coś takiego. A to tak. Wyszło. To wyszło i to bardzo dobrze wyszło, przecież te pierwsze trzy eliminacje zdobyte na środku, później tak naprawdę już byliśmy przekonani, że ta runda wpada na konto drużyny Ginolda. No i później ta runda z MTZ. No właśnie, sytuacja 3-1 podłożona bomba. Przepraszam, 2-1 podłożona bomba, ale bez problemu można było przecież tutaj zagrać troszeczkę inaczej, wychylić się w jedno tempo, zaryzykować. No a tak pojedynczo wychylanie prosto pod celownik snajpera, no i to się nie udało. Ale wiemy doskonale, jeśli z tyłu głowy tyka ci bomba, no to trochę stresu się wkrada. I wychylali pojedynczo. Ostatecznie ta runda wpadła na konto drużyny Pago. No, no tutaj ma właśnie takie kluczowe znaczenie to doświadczenie, prawda? MTZ jednak gra jak ograny już, czy to w ligach SA, czy to nawet na polskich lanach, a jednak zawodnicy formacji Ginolda. Tak właśnie mam wrażenie, że dużo tej zimnej krwi zachowali. Próbowały jeszcze jeden z antyterrorystów ten strzał wybejtować. No ale nie udało się to za pierwszym bo razem. Bo bardzo dobrze ustawić, no nie oszukujmy się, jakby pozycja snajpera to jest zrobiła też, niesamowitą tak robotę. No to swoją drogą. Wiemy, że na tym takim profesjonalnym poziomie, na tym najwyższym poziomie często wygląda tak, że zawsze do odbijania przynajmniej jeden smok musi zostać. Zatem zawsze jeden z zawodników jest oddelegowany do tego, by smoka trzymać. Że on przydaje się w końcowych losach rundy, żeby czy odciąć jakąś pozycję. Już tych ninja defuse'ów to rzadko kiedy widzimy, ale żeby przede wszystkim odciąć pozycję i dać sobie po prostu przewagę. No tak samo jak na tym najwyższym poziomie rzadko widzi się, żeby ktoś tą paczkę łapał na raz, dlatego też to jest zazwyczaj tak... To jest tak ogromne zaskoczenie zazwyczaj. No ale my wracamy do tego, co dzieje się na serwerze. Siódma runda, jest już Fines, jest już także Fines ze snajperką. No i być może teraz przyjdzie to przebudzenie mocy. Kolejny raz antyterroryści tą długą odpuszczają na rzecz galerii. Tak można grać, to jest na pewno tryb rozgrywki, który jest, mam wrażenie, trudniejszym rozwiązaniem pod względem tego grania skutecznego w defensywie. No i właśnie. Zaślepiony. Piękne wychylenie od MTZ-a. No tak naprawdę płynie nam ten zawodnik od ostatnich rund. Tutaj z tą snajperką zrobił niesamowitą robotę. Teraz na szorcie również dobre wychylenie. Wiedział, gdzie rywala się spodziewać. No i przede wszystkim dostał dobrego flecha od kolegi z drużyny. I to daje eliminację otwierającą. Pomimo tego, że byliśmy przekonani, że Iwi jednak gdzieś tutaj swoją cegiełkę dołoży. Ale nic z tego. Terroryści wchodzą. No tak próbują przynajmniej wejść. Próbują w końcu przez shorta wychylić, ale jeszcze wis od pleców. Tego Sebuk się nie spodziewał. Skrócenie górnego trupa, skrócenie offside'u B. Dlatego teraz już trójka antyterrorystów jest ustawiona na A. I to jest bardzo dobra runda w wykonaniu drużyny Ginolda. Zwłaszcza teraz. Ależ była wielka szansa. Oślepieni przecież terroryści również przez samego siebie. A jednak jest, zostaje złapany. Pago z eliminacją, ale Ginold błyskawicznie odpowiada. No i bomba podkładana. Będą antyterroryści chcieli podchodzić, ale jak? Skoro rywal liczniejszy o jednego zawodnika. Ale naprawdę, widać, że tutaj formacja Pago musi się naprawdę bardzo mocno napocić, żeby ten bombsite przejąć, żeby takie rundy wygrywać, żeby tak naprawdę uważać na każde możliwe zaskoczenie. Bo tutaj antyterroryści kombinują, tutaj antyterroryści cały czas mają jakiś plan, no i tak jak teraz trafia Ginold. No i przecież Trazero i MTZ są mocno pobijani, chociaż Trazero teraz trafia, a MTZ to zakończy. Ale po raz kolejny mamy naprawdę super pomysły. Piękna sytuacja. No gdyby udało się złapać tego zawodnika, który jeszcze jest za BS, spokojnie można by było tą paczkę również łapać, ale jednak niewiele zabrakło. Próbują zaskoczyć, ale jednak drużyna Pago cały czas o ten krok dalej, o ten krok bliżej
i w końcu też obejmują prowadzenie na mapie pierwszej tego pojedynku. Drużyna Ginolda teraz zresetowana ekonomicznie i to jest duży problem. Trzeba rundę najprawdopodobniej oddać. Grają do drużyny. Choć te granaty dość mocno rywala obijają, a Fines reaguje jako pierwszy. To jest więc ta eliminacja zdobyta. Jest gdzieś ta blokada usunięta. No i być może teraz Fines nam się tutaj rozpędzi, ale widzimy, że na razie rozpędza się jednak załodnik za K47 i wyływa pany. No i Trazero z fragiem. Zostaje sam Jezus. No i nie wiem, teraz chyba Jezus potrzebowałby jakiejś opatrzności właśnie Bożej, żeby jeszcze coś takiego przetrwać, ale nie, Sebuk dobrze tego spraya pociągnął, no zobacz, i to jest 5 do 3. Zobacz, ile Jezus miał takich sytuacji, gdzie mógł całkowicie zmienić losy rundy. Pamiętam tą sytuację, kiedy Pago wychylał przez Smoka, wtedy kiedy drużyna Pago zdobyła pierwszą rundę. No gdyby Jezus zdobył fraga jako pierwszy, to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. W poprzedniej rundzie też. No jednak gdyby udało się złapać rywala tego, znaczy nawet nie jednego rywala, przecież przez Smoka z shorta wychylała czwórka. Oni oślepili również sami siebie, a jednak ostatecznie nawet nie zabrał zbyt wiele punktów zdrowia swojemu rywalowi. No i brakuje na pewno tych wykorzystanych sytuacji przez tego zawodnika. Może w kolejnej rundzie. Teraz już drużyna Ginolda z pełnym wyposażeniem. Pojawia się snajperka w rękach Ciornego, ale też przecież snajperka cały czas w rękach Finesa. Ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że nie każdy zawodnik posiada aż tyle okazji co Jezus. I to myślę, że tutaj pozycję Jezusa, raczej tą jego rolę w tym spotkaniu możemy porównać do takiego napastnika, który ma wiele okazji, ale nie może trafić. Ale potrafi je wyniuchać, potrafi jakby tą okazję taki sobie milik zbudować. No, trochę tak, trochę taki milik, ale w pewnym momencie strzela. Zaskakuje. Być może też tak będzie z Jezusem, bo jednak nie każdy, tak jak powiedziałem, potrafi sobie tę sytuację zbudować, w tych sytuacjach się znaleźć, a Jezus bądź co bądź radzi sobie naprawdę dobrze, pojawia się znikąd. No ale teraz zobaczmy, co wykombinuje Jezus. On za chwilę będzie pomagał od galerii. No a tutaj Ciorny, on teraz spalony, MTZ świetnie dorzucony, granat zapalający. No i problemy, to będzie przejęty bombsite. No i po tym dobrym początku, po tym prowadzeniu formacji Ginolda 3 do 0 nie zostało już nic. To będzie szósta runda zwyciężona przez formację Pago. Rzędu. No i może to nie są rundy wygrywane w łatwy sposób, ale no to są jednak rundy, w której to formacja Pago ma kontrolę. No tak, możemy śmiało powiedzieć, że teraz, od kiedy pierwszy raz z pełnym wyposażeniem, kiedy też pojawia się snajperka, od kiedy no tak naprawdę wszyscy zawodnicy doposażeni nawet pod względem liczby granatów, wygląda to zupełnie inaczej. 6 do 3. Jak na razie drużyna Pago nie zostawię suche nitki. Zobaczmy też, ile finansów już na swoich kontach mają zabezpieczone. 10 tysięcy MTZ. Pago. Pago najmniej. Ale Pago też najwięcej razy tutaj został łapany. Tak samo jak Fines. 7 razy łapany na mapie. MTZ to no, tak naprawdę. Pago ma jeszcze jednego fraga więcej akurat, bo zabił jeszcze no Semuka. Tak. No, to, no tak. No teraz jednak MTZ złapany, jego rywa na samym początku, szybkie wyskoczenie na bombsite B. Nie spodziewali się oczywiście zawodnicy Pago, że tutaj w tej rundzie raczej nie można się spodziewać rywala lepiej doposażonego, że tutaj będą jakieś pistolety, dlatego szybkie przejście, szybkie podłożenie bomby. No i proszę bardzo, za chwilę szybko. I po raz kolejny muszę to powtórzyć. Będę powtarzać to co rundę. 7 punkt. Z rzędu. Będę powtarzać, dopóki drużyna Ginolda nie odpowie. Jak na razie wygrana pistoletówka rundy rywala z gorszym wyposażeniem, ale robi się niebezpiecznie. Drużyna Pago o krok, aby pierwszą półkę już pewnie na swoje konto dopisać. No jest to pełne wyposażenie, ale no widzieliśmy tak naprawdę po raz pierwszy to wejście pod bombsite B, ono naprawdę dobrze wykonane, ale tak jak też słusznie zauważyłeś, to były zaledwie pistolety. No i tutaj nie mieli zbytnio szans przy makach 10, przy AK-47. Teraz jednak M4, a WP u Ciornego, który potrafił, pokazywał nam już w poprzednim tygodniu, że z tą snajperką potrafi trafiać. No i teraz także kolejny raz wjazd na bombsite B, dorzucony granat dymny, jest tutaj jednak dwójka defensorów, jeden od auta, jeden z bombsite'u. To jest po raz kolejny taka okazja, aby te eliminacje zdobywać i jeszcze jest do pomocy. Ale on cały czas chowa się w BS-ie ustawionym za trakiem, no i proszę, bez eliminacji Jezus. Po raz kolejny. Kolejny raz, dobra tak, pozycja. Przynajmniej jednego fraga powinien tu ukrócić, nawet wychylić się na samym początku, kiedy ten smog został dorzucony. Może nawet gdzieś wejść, jakoś się w nim zakręcić.
czekał i prosto wyczekał kulę swoją głowę. Rejzero, Fines oraz MTZ Trójka pozostaje. Trójka terrorystów jednak po drugiej stronie. A my doskonale wiemy, jak to jest, kiedy trójka terrorystów zajmie sobie bombsite B. Ten bombsite praktycznie nie do odbicia, choć Wiscy występuje. Teraz jednak Fines łapie rywala, który przeładowywał karabin. I Fines to wszystko kończy. 8-3 drużyna Pago. Ależ ja uwielbiam to ujęcie od naszego obserwatora, od naszego technika od góry, kiedy widać tak naprawdę, jak mocno starają się antyterroryści, żeby złapać ten kąt, żeby poznać pozycję rywala, a to jest niesamowicie trudne, kiedy nie ma kogoś od górnego trupa, kto podejdzie, kto skupi chociaż w najmniejszym stopniu uwagę. O, masz uwagę. Jeszcze raz powtóreczkę. A, jest tego. Powtóreczka, ale naprawdę, bardzo fajnie to pokazuje to wszystko, co muszą zrobić antyterroryści, ile pozycji muszą sprawdzić. Jest pozycja zaraz na blisko, przy drzwiach po lewej stronie, jest pozycja na boksie, jest pozycja na rampie, jest pozycja w okolicach górnego trupa, przy boksach tak samo. No, ile tych pozycji, że ten bombsite od środka jest po prostu praktycznie niemożliwy do odbicia, kiedy nie ma się przewagi po stronie defensywnej. Teraz no dokładnie, łatwa sprawa to po prostu nie jest. Dokładnie. Teraz runda numer 12. Terroryści mają to lepsze wyposażenie, ale co ciekawe, to defensorzy mają jednego zawodnika więcej. No i dopalana teraz ta miejscówka na aucie. Będzie to szybki wjazd, ale trafi jeszcze Wist. Ależ dobry strzał również od jego. Wist nam odpowiada za K47 i nagle Fines zostaje sam. Ile można tak szybko chodzić na bombsite, tak szybko rywala zaskakować? Fines rozpędza nam się. Przecież Fines ma snajperkę w swoich rękach. Może czas właśnie za nią chwycić. Nie, jednak K47 złapany ciorny i już tylko Ginot zostaje sam. On na górnym trupie. Bomba jeszcze nie podłożona. Fines może to czynić, ale Fines też spodziewa się swojego rywala ustawionego właśnie od tej pozycji. Oj, robi się naprawdę nieciekawie, ponieważ nie stronę tego, a jednak pod jego celownikiem, sam na czwórkę rywali, Fines ugrywa taką rundę, 9-3. Oj, takie rzeczy nie powinny się dziać, wykorzystał swojego rywala, pozycję i przede wszystkim też informacje o swoich kolegów z drużyny, gdzie kto się znajduje, gdzie kto może za chwileczkę wychylić. Piękna runda w jego wykonaniu. 9-3, a to miało wyglądać zupełnie inaczej. Drużyna Ginolda miała tutaj złapać punkt kontaktowy i wracać. A tak Fines, już 15 tysięcy dolarów na swoim koncie. No zgaduję, że drużyny terrorystów do końca pierwszej połowy już się nie zresetuje. Nie, już takiej opcji nie ma, ale to jest ciekawe, bo mówiliśmy o Finesie, który słabo to spotkanie rozpoczynał i mówiliśmy, że będą jeszcze te szanse i ta szansa wykorzystana naprawdę w świetny sposób. To opanowanie, ten spokój, jeszcze fejkowanie sytuacji, fejkowanie planta w sytuacji jeden na jednego, sprawdzenie górnego trupa. Coś fantastycznego od Finesa. To był naprawdę pokaz, taki podręcznikowy klacz od tego zawodnika i myślę, że możemy się z niego uczyć, możemy od niego brać przykład. To było coś pięknego. No i teraz runda numer 13. Kolejny raz pełne wyposażenie po stronie defensorów. Oni oczywiście w tej poprzedniej grali zaledwie na pistoletach i tak bardzo wiele zrobili. No ale oni potrzebują jeszcze przynajmniej tych trzech oczek, żeby realnie myśleć o powrocie na mapie Dust 2 w tym spotkaniu. Przed szansą. Terroryści dość blisko jeszcze wyskakują, ale jego polecenie sprawdzono MTZ. No jednak zostaje złapana, ale Beast nawet eliminacji nie zdobył. No byłem przez chwilę przekonany, że może to Jezus jednak na tej pozycji. Bo to on najczęściej tych po prostu nie wykorzystywał. Teraz jednak też pozycję wykorzystał Wiz, tylko wcześniej ta jedna eliminacja zdobyta. Teraz jeszcze złapany Jezus, Fines celowany ze snajperką na długą, a tam przecież nie tylko, ale za chwileczkę pojawi się Ciorny. Choć sobie z tą snajperką? No właśnie, Pago zostaje złapany, teraz jeszcze przeskanowany Ciorny. No nic nie będzie w stanie zrobić więcej w tej rundzie. Rywal wychyla się, ale Fines o wiele szybciej. Ale Fines nam się odpalił. No, teraz widzisz, taka postać wiodąca. Poczekaliśmy chwilę z tymi jego problemami technicznymi. Kto wie, czy to były problemy, może tam coś Fines odpalał. No świetnie, ale teraz zobaczmy na tą powtórkę, bo tutaj jeszcze było, jak Fines obijał rywali. No, Ciorny dostał przez bramę i to dość mocno. Wcześniej jeszcze trafiał Fines Jezusa. Dwa razy przez bramę, no mówię, chyba coś odpalał. Oczywiście sędzia naszego spotkania na pewno takie rzeczy będzie przyuważać, jeśli tutaj coś będzie się pojawić, ale nawet o tym nie będziemy myśleć. No oczywiście, przecież wiemy doskonale, Fines zawodnik, który tutaj żadnych problemów nigdy w życiu takich nie miał. No i też zasady fair play rozgrywane. Od góry do dołu. MTZ daje fraga od siebie, widz odpowiedział. I nagle czwórka terrorystów pozostaje pod celownikiem. No nie będzie łatwo, mówi Ste. MTZ ustawiono od środka. No i terroryści raczej sam MTZ, który gdzieś z tą bombą... Nie, przepraszam.
nie MTZ, jakiś inny zawodnik z bombą pędził jak najszybciej, aby podłożyć pakę na bomb site, a on był całkowicie czysty. Zatem czy tak gdzieś jak runda wpadłoby na konto drużyny Pago, raczej w sytuacji 3-1 byłoby ciężko. No teraz jednak drużyna Ginolda po raz ostatni. Na pewno wyposażenie wystarczy, nie u wszystkich zawodników, ponieważ Wiz tylko z Diglem, reszta za środkami, jest Ciorny ze snajperką, no i Fines. No, kolega z drużyny pali pozycję, aby nie udało się wychylić, i Ciorny może sobie shorta zająć. Ale terroryści jak na razie zupełnie tej pozycji nie chcą atakować. Większość stawiona od Anarchii, no może dopiero teraz MTZ. Leniem, Pago również, jest szansa, Ciorny tylko czeka. Co prawda zasmokowany zostanie, ale Ciorny przed szansą i prosto w Sebuka. Ależ timingowo się to zgrało. No i mamy pierwszą otwierającą eliminację dla drużyny Ginolda. MTZ i Pago też dość mocno widzi. Zdrowia. I Ginold na takiej pozycji. Dzień dobry. Bez straty punktu zdrowia. Jak na razie drużyna CT. Z kamizelki. To jest też. Oj, uwaga. Wiz zostaje złapany cały czas. Ginold musi uciekać spod pozycji. Pali się również. Jakimś cudem. Dwa punkty zdrowia pozostają. No i przewaga jest. Ciorny ze snajperką na środku. Runda 15 wciąż trwa. Ależ teraz świetny grant błyskowy dorzucony na Ciornego. Nic, kompletnie nic nie widział. Trafił Pago. No i to jest sytuacja 3-3. Ginold jeszcze bardzo mocno poobijany. No to była w pewnym momencie sytuacja, która miała być otwarta, która miała być rewelacyjna dla ekipy defensorów. No ale tutaj terroryści zareagowali wyśmienicie. Te interakcje podjęte przez tych zawodników były naprawdę górnolotne. Ten grant błyskowy na środku nie pozostawił Ciornemu złudzeń. No i zaledwie jeden defensor pod offside'em B. Jezus trafił. Zobaczmy, no ale teraz już te pozycje zajęte naprawdę dobre przez terrorystów. Pobijanie, ale no właśnie. No ta pozycja, przede Pago wszystkim skoczył. Od Pago, tylko Pago zeskoczył. Nie wiem, czy to było słyszane przez Iwiego. A Ginold za chwileczkę od górnego trupa. Iwi ustawiony na blisko. Oj, Pago! To będzie łatwa eliminacja, zwłaszcza, że Iwi jeszcze na nożu, powoli. Jak najszybciej oczywiście na kuskach, na silcie, przepraszam, chciał podejść. No i Pago, który kończy ostatnią eliminację. Pierwsza połowa mapy DAZ 2 za nami z wielkim oddechem, ponieważ Ginold 3 punkty zdobywa z rzędu, Pago odpowiada 12. Minuta i 20 sekund przerwy i za chwileczkę wracamy na połowę numer 2. Zakład? Zakład. W przerwie wracamy do Państwa na drugą połowę mapy DAZ 2, gdzie Ginold mierzy się z drużyną Pago. Tak jak wspominaliśmy przed końcem, drużyna Ginolda, która zdobyła pierwsze 3 rundy z rzędu i żadnej kolejnej. Było dużo szans, były sytuacje również niewykorzystane, ale jednak drużyna Pago, no i też indywidualne umiejętności zawodników robiły robotę. Fines, który tak naprawdę obudził nam się w końcu w tym spotkaniu. No ale również MTZ, ta dwójka, która przede wszystkim grę dla swojej drużyny kieruje. Teraz druga runda pistoletowa i cisza na mapie DAZ 2, jeszcze bez żadnej kuli, jeszcze bez pierwszego danego strzału, dopiero teraz 0, a wszyscy terroryści ustawieni na długie i Ginold fraguje jako pierwszy.
A więc gdzieś to podejście do kontaktu już widzimy, że znalazło zastosowanie. Ta jedna eliminacja już zdobyta. Teraz problemy strzeleckie u Pago. Dojeżdżają razem terroryści. To się uda. Pago zaledwie z jedną eliminacją od pleców mógł zrobić zdecydowanie więcej. No i teraz to będzie dobra okazja, żeby zgarnąć ten czwarty punkt, żeby ruszyć, żeby gdzieś tutaj dać jeszcze sygnał do walki dla swojej ekipy. No i Gino, to on cały czas jeszcze żyje. No i zobaczmy, będzie podjeżdżał MTZ od galerii. On ma jednak problemy strzeleckie, cały czas z bombsidzie terrorysta. Defensorzy od tej galerii przyspieszają jeszcze bardziej, ale trafia Gino i Czorny trafia w swojego. No i zobaczmy, jeden na jednego. Iwi czy MTZ, kto to wygra? Świetna pozycja w tym momencie od Iwi. No i czy się wstrzeli? Iwi, ale problemy, no nie może trafić. MTZ 18 punktów zdrowia, to się musi udać, to zostanie rozbrojone. 6 KP MTZ! Jednak. Ależ niewiele zabrakło! Gdyby tak naprawdę zawodnik strony broniącej z defem, no to nie byłoby żadnych szans. A tak, drużyna Ginolda z czwartym punktem. Ależ Iwi się męczył, duże problemy, ale w końcu, no byłem przekonany. No zobaczmy, że tą czwartą kulą. No w sensie, kiedy cztery kule zostały, trzy kule zostały do końca, czyli cztery kule zostały do końca, czyli licząc tak szybko po 8 kulach wystrzelonych po przeładowanym magazynku. Było tych kul naprawdę dużo, na pewno zbyt wiele, tym bardziej. Tą dziewiątą kulą swojego rywala, no było ciężko, no może inaczej. Jeszcze raz powtórzę, gdyby ten dev był ta runda, potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale tak. Po raz kolejny drużyna Ginolda wygrywa rundę pistoletową, no i to jest bardzo ważna runda zdobyta, bo powoli, ale skutecznie można by było właśnie w taki sposób wracać. Pago ze scoutem, MTZ również na środku szuka rywala. Pago już znalazł, zatem mamy wyrównanie, choć teraz dość mocno obity. Tylko 5 punktów zdrowia na jego koncie. A terroryści na górnym trupie. Ginold jako pierwszy, ale Sebuk z MP9. No właśnie, na blisko jest Sebuk. On będzie miał tutaj na pewno okazję, żeby za chwilę sfragować. Pytanie, czy jego pozycja zostanie sprawdzona, bo jeśli nie, no to mogą mieć terroryści naprawdę za chwilę ogromne problemy i mogą być w ogromnym szoku. Dorzucony granat dymny na bramę, dorzucony także granaty błyskowe. No i Sebuk, pozycja Sebuka sprawdzona, ale i tak Sebuk fraguje. No i teraz na blisko są jeszcze terroryści. Sebuk jednak po raz kolejny. Oj, 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 no źle to wyglądało. Źle wyglądało to pierwsze wychylenie od terrorystów. No i świetnie ta defensywa pod bombsidem B zadziałała, powstrzymała. No i tak naprawdę bez strat poza finesem na początku rundy. Błyskawiczna odpowiedź. Runda pistoletowa zdobyta przez drużynę Ginolda, ale Pago odpowiada. I teraz terroryści bez żadnych pieniędzy. No muszą forsować, bo pieniędzy i tak będzie brakować w kolejnej rundzie. Zatem cóż teraz zrobić? Trzeba zaryzykować. Trzeba może jakąś piątką szybko podejść. Może spróbować po raz kolejny na bombsite B, tylko tym razem nie zwlekając. Ale nie, widzimy, że większość zawodników strony atakującej aktualnie ustawiona od długiej. Tam gdzieś też na środku. Widzimy, że Beast tą bombą wraz z kolegami. Fines jest dość mocno bity na samym początku. 100 sekund jeszcze do dyspozycji. No i czekamy. Terroryści na środku. A od razu jest ustawiony od bombsite do góry. Odszedł górnego trupa przy bombsite B. Tam skracona pozycja, ale Sebuk też fraga zdobędzie. 5-3. I jeszcze Sebuk z skraceniu pozycji. On się nie zatrzymuje. On dalej chce fragować. MTZ wszystko zakończy. No szkoda troszkę, że oglądamy tak jednostronne spotkanie, tym bardziej, że te pierwsze rundy, myślę nawet te pierwsze 6, 7, 8 rund pokazywały nam, a raczej nas dziś tutaj jeszcze kierunkowały w stronę naprawdę wyrównanego spotkania, tym bardziej, że formacja Ginolda poza tymi trzema rundami w pierwszej połówce miała zdecydowanie więcej szans, żeby tych rund nałapać. Tak się nie stało, to jest 14-4 i może za chwilę się okazać, że formacja Ginolda nie zdobędzie nawet 5 rund. No to byłoby na pewno przykre. No ale po prostu formacja Pago rozkręciła się naprawdę niesamowicie, ten bieg wrzucony. No i to już jest w tym momencie 14-4, dwóch rund potrzebuje ta ekipa, żeby zakończyć tę mapę. No i jest już agresja od MTZ-a, wcześniej MTZ fragował na środku, od Double Doorsów. Teraz jednak fraguje po raz kolejny na środku, ale tym razem od galerii. Jezus! Jezus Maria, co tu się stało? Co tam się stało? Widz złapany za sprawą kosy, no chyba nie tak chcieli to robić. Może byśmy opowiedzieć dzień Team Killów. Ale chcielibyśmy to zobaczyć, co tam się stało? Czy to było jakieś przypadkowe pociągnięcie nożem? No raczej nie zrobili tego przecież specjalnie. Na pewno nie, może w smoku zakręciła się dwójka zawodników, ale teraz zostaje złapany właśnie ten oprawca, który wypatrał się swojego kolegi z Tracera po raz kolejny. Ale siły na się odwróciły! Rozpędza się po raz trzeci! Scout w jego rękach, trzeba jeszcze wziąć pakę, ją podłożyć, 50 sekund do dyspozycji. Sebuk raz na dwójkę, ale nie. Blisko. Już nic z tego, Sebuk bez straty punktu zdrowia, drużyna Pago zdobyła 15 punkt. Ale
Zrobiło się gorąco. Ale Iwi chciał zrobić to dla kibiców swojej ekipy. No i to jak postrzelał, naprawdę trzy ultra szybkie headshoty, no taki tryb Niko się włączył. A może gdyby Jezus nie wypatrzył swojego kolegi z drużyny, to by się taką rundę dało wygrać. To mógłby być piąty punkt dla Gino. Da, no tak, mogłoby tak być. Rundami, mapowymi. Mogłoby tak być, no i teraz trzy scouty po stronie terrorystów. Jest taka ostatnia nadzieja, antyterroryści będą jechać po ten środek. Ale trafia w tym momencie Viz, trafi Viz po raz kolejny. No nie, jednak nie. Trafia Trazero, trafia MTZ, odpowie jeszcze Iwi. No i sytuacja 3-3, chociaż terroryści z zajętym longiem, oni chyba będą chcieli przyspieszyć, wejść pod Lomsajta, ale też momentalnie reagują defensorzy. Oni wiedzą, że tutaj się kroi. No i jeszcze na plecy. Chodzi, Pago. Całkowita kontrola mapy, no i Pago za chwileczkę, choć poczekajmy, możliwe, że pocałam Ginolda, dokładnie tak. Wiedzą już, gdzie spodziewać się rywala, a za chwileczkę antyterroryści, którzy skrócą pozycję. Dzień dobry, mają już pozycję bomby, wiedzą, gdzie się znajduje i bez najmniejszych problemów. Raczej gdzieś tą rundę powinni doprowadzić do końca. Ginold ustawiony na środku, biegnie to Fines. Fines złapany! MTZ, tylko 32 punkty zdrowia, ale MTZ już powoli próbuje podchodzić. Ginold na szorcie, to się uda! Mijają się zawodnicy. No i MTZ już wie, że za chwileczkę rywala powinien spodziewać się od długi. Ale sekundę, gdzie MTZ? No właśnie, MTZ... Czy oni nie założyli bomby? Nie. Chociaż możliwe, że przecież tak ta jest. Bomba była widoczna. Skrócona została pozycja, musiał tą bombę zauważyć. A MTZ liczył, że Ginold podejdzie od bombsite'u B. Ależ gra w szach. 9 punktów u jednego, 32 u drugiego. Za chwileczkę Ginold, który tą bombę powinien wyłuskać. MTZ, który, no nie wiem, gdzieś tam się zawieruszył. A Ginold teraz się dziwi, drabi się po tej swojej łysej głowie. I zastanawia się, gdzie on jest? I co to się stanęło? Paczki nie widział? Biegnie błyskawicznie na bombsite A. Za chwileczkę ta bomba będzie podkładana, ale Fines już też przyspiesza, skoro widzi czerwony zegar. Błyskawicznie przyspieszył i to się udaje. W 20 rundach kończymy to spotkanie.